Dlaczego Bóg przyszedł do nas w postaci małego, bezbronnego, niewinnego dziecka? Mógł to przecież zrobić na tysiące różnych innych sposobów. A jednak święta, mimo choinki, żubka, wigilii, Mikołaja, prezentów, stajenki, kojarzą nam się przede wszystkim z dzieckiem. Z maleńkim niemowlęciem, które wyciąga ku nam swoje ręce. Przyszedł jako dziecko i oddał się w nasze ręce. Niestety spotkał się z naszym odrzuceniem. A mimo to pozostał do końca wierny. I nadal wyciągając swoje ręce oddał życie na krzyżu. Ostatecznie miłość Chrystusa nas zbawiła. Miłość pokonała grzech, śmierć, cały nasz ból, zło, brud, który jest w naszym wnętrzu. Wpatrując się w ten betlejemski żółbek, spróbujmy może, ty i ja, dostrzec w tym maleńkim dziecięciu Boga, który wyciągając do nas rączki i wpatrując się swoimi oczkami, mówi: pokochaj mnie tak, jak ja kocham Ciebie. Czy wierzysz w to, że Bóg Cię kocha?